Wychorowski starostwo powiatowe odwiedziła 14-osobowa grupa młodych liderów organizacji pozarządowych z Ukrainy, Mołdawii, Białorusi i obwodu Kaliningradzkiego. Fundamentalnym celem programu jest rozwój instytucji demokratycznego państwa i wzrost aktywności obywatelskiej na Białorusi, Ukrainie, w Rosji oraz Mołdawii dzięki prezentacji zmian dokonanych w Polsce po 1989 roku. Kolejnym elementem spotkania jest budowanie relacji uczestników wizyt z mieszkańcami polskich samorządów. W związku z tym goście za wschodniej granicy poznawali zasady funkcjonowania powiatu wejherowskiego. Przedstawicielka starostwa Gabriela Lizius opowiedziała cudzoziemcom jakimi zadaniami zajmuje się powiat wejherowski i jakie ma dokonania. Dodatkowo delegacja otrzymała kolorowe albumy turystyczne.